Otwieram 36. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Graków, zwołaną na wniosek wójta gminy Graków. Serdecznie witam przybyłych radnych gminy oraz pana wójta wraz z pracownikami. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi forum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały i rozstrzygnięcia. Wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok. Przypominam, że projekt uchwały wójta w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok został przez Radę odrzucony w dniu 6 listopada 2016 roku. Zgodnie z sugestią większości radnych przygotowano nowy projekt uchwały w oparciu o uchwałę Rady Gminy nr 18/97/15 z dnia 26/11/2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. Załączona powyżej wersja uchwały uwzględnia: pierwsze, stawki maksymalne podatku od środków transportowych na 2017 rok wynikające z obwieszczenia ministra finansów z dnia 5/8/2016 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w roku 2017, które koryguje górne stawki z ustawy o podatku i opłatach lokalnych. Punkt 2, jak również minimalne stawki podatku wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 36. nadzwyczajna sesja Rady Gminy Grabów zwołana jest na wniosek wójta gminy Grabów. Wobec powyższego zwracam się z zapytaniem do wnioskodawcy pana wójta, czy wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Zaproponowany punkt wprowadza się do punktu 3 porządku obrad i nadaje się kolejną numerację. 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017. Pozostała numeracja otrzymuje oznaczenie 5. Proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że jednogłośnie został przegłosowany po prostu przy 14 głosach za. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016. Bardzo proszę panią Wiesławę Piotrowską, inspektor Urzędu Gminy, o przedłożenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016. Bardzo proszę. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016. Rada Gminy Grabów ustala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 611 311,25 zł i zastępuje się kwotą 22 141 169,61 zł. Tym dochody bieżące zwiększa się o 611 311,25 zł i zastępuje się kwotą 21 360 675,89 zł. Dochody majątkowe stanowią kwotę 780 493,72 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 8 217 zł i zastępuje się kwotą
22 614 686 zł 57 groszy. W tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 204 083 zł i zastępuje się kwotą 21 795 086 zł 57 groszy. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 212 300 zł i zastępuje się kwotą 819 600 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016 zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a. Paragraf 2. Ustala się planowany deficyt w kwocie 473 516 zł 96 groszy, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków. Paragraf 3. Zmniejsza się przychody budżetu o łączną kwotę 619 528 zł 25 groszy w tym czasie. A. Przychody pochodzące z wolnych środków o kwotę 134 369 zł 11 groszy. Przychody z wolnych środków po zmianach wynoszą wtedy 775 677 zł 88 groszy. B. Przychody z kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 485 159 zł 14 groszy. Przychody z kredytów, które wynoszą 0 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 4. Zmienia się załącznik zadań inwestycyjnych i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 5. Uchwale nr 28/130/2016 Rady Gminy Grabów 30 czerwca 2016 roku skreśla się paragraf 4. Paragraf 4 mówi, że ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 650 tysięcy zł. To się skreśla. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Grabów. 1. Uchwała będzie przyjęta gminy do niego, które podlega ogłoszeniu. Teraz uzasadnienie. Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Grabów w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016. Dochody budżetu gminy Grabów zwiększa się o 711 311 zł 25 groszy. Wydatki budżetu gminy Grabów zmniejsza się o 8217 zł. Dochody. A. Zmniejszenie dotacji celowej związanej z realizacją świadczeń rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu wypłaty zasiłków dla opiekunów. Zmniejszenie w kwocie 8217 zł. B. Otrzymanie zwrotu z podatku VAT. Zwiększenie w kwocie 619 528 zł 25 groszy przeznacza się na zmniejszenie zaciągniętych pożyczek kredytów. To jest 485 159 zł 14 groszy oraz zmniejszenie wolnych środków 134 369 11 groszy. Zdaje właśnie 619 526. No tutaj wydatki. Dział 600, rozdział 616, paragraf 650, wydatki inwestycyjne i usługi remontowe, paragraf 640-70. Zmniejsza się na paragrafie 650 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z modernizacja drogi w Leśnie w kwocie 272 300 zł, a zwiększa się na wynagrodzenia fundusz pracy dla departamentu komunalnego 101 000, stypendia szkolne 30 000, wynagrodzenie odprawy rentowej nauczyciela wychowania przedszkolnego w Sobótce Starej 20 000, zakup pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sobótce Starej 60 000, opłata za usługi doradztwa podatkowego VAT 95 300, zmniejsza się na paragrafie 42.70 o kwotę 34 000.
Działek 750, wnioskiem 711, paragraf 10 i paragraf 70, to jest wynagrodzenia i składki ZUS. Zmniejsza się na paragrafie 40 na wynagrodzeniach o kwotę 28 tysięcy i zmniejsza się na paragraf 40 na ZUS-ach o kwotę 4 tysiące. Dział 750, rozdział 7523, paragraf 3710, składka 4720, fundusz pracy, 4010, wynagrodzenia i 4300, usługi pozostałe. Zmniejsza się na paragraf 4710, na ZUS-ach o kwotę 24200. Zmniejsza się na paragrafie 4120 fundusz pracy o kwotę 7800. Zwiększa się na paragrafie 4010 na wynagrodzenia o kwotę 143000. I zwiększa się na paragrafie 4300 o kwotę 95300. Dział 795 obsługa na wynagrodzenia dla paragraf 410 wynagrodzenia i paragraf 470 składka ZUS. Zmniejsza się na paragrafie 410 o kwotę 63 tysiące. I zmniejsza się na paragrafie 4110 na ZUS o kwotę 16 tysięcy. Dział 754-12, paragraf 2820, dotacja do OSP, Policzyce, paragraf 33, ryczałty skarżarski. Zmniejsza się na paragrafie 2820 o kwotę 1000 zł. Dotacja. Zmniejsza się na paragrafie 3030, ale prawda, po kwotę 1000 zł. Dział 801-801-01, paragraf 4010, oddział szkolny. Na wynagrodzenia na paragraf 4010, wynagrodzenie osobowe, na paragrafie 4110, składka ZUS, paragraf 3020, PPP, 4210, zakup materiału. 41,70 wynagrodzenia własnoosobowe, 60,60 nagród inwestycyjnych. Zwiększa się na paragrafie 40,10 o kwotę 149 tysięcy. Zwiększa się na paragrafie 41,10 o kwotę 4 tysiące. Zmniejsza się na paragrafie 30,20 o kwotę 1700. Zmniejsza się na paragrafie 40,20 na materiał o kwotę 900 zł. Zmniejsza się na paragrafie 41,70 o kwotę 10 tysięcy, natomiast zwiększa się na paragrafie 60,60 na inwestycjach o kwotę 60 tysięcy. Dział 801-03, 3020, paragraf 4010, paragraf 4110. Składka ZUS 4120 fundusz pracy. Zwiększa się na paragrafie 3020 o kwotę 700 zł i zwiększa się na paragrafie 4110 o kwotę 700 zł. Zwiększa się na paragrafie 4120 o kwotę 200 zł. Zmniejsza się na paragrafie 4010 w wynagrodzeniach o kwotę 129 tysięcy. Dział 801, rozdział 810, gimnazjum, paragraf 4210, zakup materiałów. 4300, paragraf zakup usług pozostałych. Zwiększa się wydatki na paragrafie 4020 o kwotę 6 tysięcy i zwiększa się na paragrafie 4300 o kwotę 1000 zł. Dział 852-12, 3110, świadczenia społeczne, są zadania zlecone. Zmniejsza się na paragrafie 4110 o kwotę 8217 zł. Dział 854-15, 3240, stypendia szkolne. Zwiększa się na paragrafie 3240, a potem 30 tysięcy złotych. Dział 903, referat komunalny, paragraf 2010 i paragraf 4720, fundusz pracy. Zwiększa się na paragrafie 3010, wynagrodzenia o kwotę 98 tysięcy. Zwiększa się na paragrafie 4720, fundusz pracy o kwotę 3 tysiące. Proszę bardzo, zadać pytania. Dziękuję bardzo Pani Inspektor za przedłożenie projektu uchwały. Przystępujemy do dyskusji. Czy ja mam pytanie Pana Burmistrza? Panie Burmistrzu,
patrząc na ten projekt, on niewiele się zmienia od poprzedniej sesji. Dlatego jeszcze raz proszę nam uzasadnić, dlaczego zwiększa on kwotę na paragrafie 4010 w dziale 801. To są wynagrodzenia. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Ponieważ na komisjach przed poprzednią sesją było bardzo precyzyjnie omówione zagadnienie generalnie podjęte w tym projekcie uchwały, odniosę się do dwóch nowych pozycji tylko, ponieważ w pozostałych pozycjach odwołuję Państwa do prac komisji. Pani uczestniczyła, tak jak wszyscy. Nie dostaliśmy odpowiedzi na to pytanie. Nie dostanie Pani, ale ja się na ale tutaj na rozdziale 801 tak raczej finansuje. Jedna strona z drugą, także pani księgowa z oświaty, ona na przykład no, zmniejsza na wynagrodzeniach 120 tysięcy w oddziałach przedszkolnych. No to też no, by się powiedziało, no, dlaczego aż tyle się zmniejsza na oddziale przedszkolnym 120 tysięcy na wynagrodzeniach. A natomiast brakuje na gimnazjum, na nie wiem, gdzie to brakuje. Na szkole podstawowej 129 tysięcy na wynagrodzeniach, a za dużo jest na oddziałach przedszkolnych i no to po prostu porównując jedną stronę zmniejszenia wydatków, a zwiększenia, to ono się bilansuje, ta sama kwota na 130 tysięcy nie zmniejszenia, tylko po prostu nie zwiększenia. Tak to przedstawiła pani Monika Trasz, która no widzi takie przesunięcia, no po prostu. No, ale nie dokładamy do oświaty, tym nie przesuwamy. Nie, nie dokładamy. No dokładamy do czego? Do tego pieca, no to wiadomo, że tam jest. Szanowni Państwo, są dwie nowe pozycje. To jest po pierwsze rozliczenie z firmą TWC. To jest zobowiązanie, które było podpisane w poprzedniej kadencji. Tutaj nie ma co do tego dyskusji, jakichkolwiek kontrowersji i w ogóle nie ma możliwości w jakiś sposób tego komentować. Druga sprawa to jest awaria pieca i też to jest sprawa bez dyskusji. Na to trzeba zabezpieczyć ciągłość działania szkoły. Dziękuję bardzo. Jeżeli ja jeszcze mam pytanie. Bardzo proszę, pan radny. Szanowna Rado, my pewne sprawy rozumiemy i się zgadzamy, bo z tym nie ma co dyskutować, bo to są potrzeby wynikłe, tak jak odnośnie tego pieca, czy tam poprawnie się mówi kocioł CO w Starej Sobótce. I my, panie wójcie, bo po prostu pan tą uchwałę powinien dochody, wiadomo, się nie dyskutuje, wprowadzamy, bo przyszły. I proszę pana, my wyrażamy zgodę, bo pan inwestycje nam zabrał na wydatki bieżące. Także dużo się mówi na początku roku, później z inwestycji pieniążki mamy zostać na kolejne inwestycje, a nie na kolejne przejedzenie tych pieniędzy. Panie wójcie, w tamtym roku, w początek grudnia dostał pan 100 800 000 obligacji. Na koniec roku zostało z nich pan no lepiej tam wiele, chyba się nie mylę, około 800 tysięcy. W tym roku szczęśliwie znów gruszki panu spadły z drzewa, bo dostał pan wycofkę VAT-u. Panie wójcie, my jako rada możemy się zgodzić na 1000 zł OSP Borucice, na proszę pana, na 30 tysięcy dodatek do stypendium, które też tutaj przyszły pieniążki i jako udział własny musimy też dać i to rozumiemy. Zapłata tej firmie 95 tysięcy, bo to jest zobowiązanie, które należy wypłacić, panie wójcie, i kocioł CO. A jak pan skonstruuje uchwałę, na takie przesunięcia rada wyrazi zgodę. A że panu brakło najpierw w bibliotece, później w pozostałych jednostkach pieniędzy na jedzenie czy na co, panie wójcie, pan zatrudniał etatów niepotrzebnie. Pan podwyżki podawał osobom na stanowiskach kierowniczych. Pan jest pracodawcą i tu jest pana problem, a nie rady. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. No myślę, że tutaj
pan radny Pawin poruszył sprawę bardzo istotną, nie ulega wątpliwości, dlatego że jeżeli oczywiście pan, panie wójcie, decyduje i pan sobie tutaj po prostu uważa, że będzie robił, co uważa za stosowne i przyjmował ludzi, wie pan, no to są efekty tego. A my niestety będziemy patrzyli po prostu na trzeźwo i zabierali, powiedzmy, głos w słusznej sprawie i ograniczali pana możliwości, jeżeli jest to właściwie oczywiście prowadzone. Ktoś państwa? Mogę? No proszę bardzo. Pytanie do pana przewodniczącego. Z tego co mi wiadomo, nie z kolegium w Regionalnej Izbie Obrachunkowej się odbyło. Chcielibyśmy jako rada wiedzieć, co tam w ogóle, jaki temat był poruszony i kto nas reprezentował. To będziemy rozmawiali później. Powiedzmy teraz, dyskutujemy, powiedzmy, na tej sprawie. Dlaczego pójdę? Sprawę ja mogę zabrać głos. No to chyba musimy takie rzeczy wiedzieć. Ja mogę zabrać. To nie ulega wątpliwości, ale sprawa tu jest bardzo istotna. Oczywiście, bo tutaj mamy decydować, oczywiście, po prostu o środkach. A tych środków niestety nie ma. Ja nie ulega wątpliwości, że i wrócimy do tej sprawy również, to jest też sprawa istotna. Wszystkie sprawy dotyczące budżetu są sprawami istotnymi. Wszystkie przechodzą przez regionalne. Tak, ale jak skończymy dyskusję, to na końcu możemy po prostu... Panie radny, jak skończymy dyskusję odnośnie tego punktu, to wtedy będziemy po prostu oczywiście rozmawiali. Pani chciała zabrać głos. Tak? Ja odnośnie tego z kolegiem chciałam... No to proszę bardzo. Ale to mówiłem, przepraszam bardzo, że to później powiem. Później. Proszę bardzo. Chciałabym się nie zgodzić z radnym Pawinem, dlatego że się nie mówisz piec, dobra, bo to wyjątkowa sytuacja i coś tam, no bo trzeba firmie zapłacić, wyjątkowa sytuacja, przyszły rachunki i tak dalej, tak? Ale przecież odprawy dla nauczycielki, która zdecydowała się odejść w jakimś tam momencie wakacyjnym, też nie można było zaplanować w ubiegłym roku, kształtując budżet na 2016 rok. I te pieniądze też trzeba do szkoły dołożyć, bo kobiecie się te pieniądze po prostu należą. Była na urlopie rocznym i nikt nie wiedział, jakie potem będzie rozstrzygnięcie, czy wróci do pracy, czy pójdzie na rentę, czy co. Tego, no, takie rzeczy się nie przewidzi. O tym mówił dyrektor Jagielski na którejś z poprzednich sesji, gdzie też dokładaliśmy do gimnazjum pieniądze na odprawy i na zastępstwa, tak? No to też są takie rzeczy, że nie to, że ktoś sobie to wymyślił. To z przepisów prawa wynikające i tu też wyjście. Dziękuję bardzo. Pan radca na głos. Pani radna, ja chciałam pani powiedzieć, że pieniądze w szkołach na takie różne zabezpieczenia są już zabezpieczone. A po drugie, ta pani otrzymała już pieniądze wcześniej 16 tysięcy, nie 20. Chciałam pani to poinformować. No a druga sprawa, panie wójcie, mnie to zaskoczyło, że pan z inwestycji bierze pieniądze na wynagrodzenia. To jest niewiarygodne, żeby z inwestycji brać na wynagrodzenia, panie wójcie. Druga sprawa, co pan zrobił na przykład z referatem komunalnym, miarę oszczędności. Dlaczego pan z inwestycji chce przeznaczyć 101 tysięcy na wynagrodzenia, panie wójcie? Odeszedł dyrektor, odeszła księgowa. Miała być ponad 100 tysięcy oszczędności, jeszcze poniżej być. A tu 100 tysięcy, panie wójcie, to coś nie jest tak. Bo ja jestem człowiekiem, którym nie mam interesu, ale liczę na sprawiedliwości, panie wójcie. I takie rzeczy z inwestycji nigdy nie przerzucamy, bo Rioter nam narzuci, żeby tu wzięli, braliśmy kredyt i przeznaczaliśmy na przejedzenie, panie wójcie. I to, moim zdaniem, to trzeba oszczędności poszukać. W innych działach to samo, panie wójcie. Czy jeszcze może było zabierać? Na razie tyle. Dziękuję bardzo. Przepraszam, no bo muszę, że dostała pani Czajkowa należną odprawę. To jest fakt, ale to nie znaczy, że te pieniądze ponad stan, ponad normę pani dyrektor w szkole w budżecie miała. Wzięła na przykład z wypłat, tak? Ale to o te
1000 braknie do końca grudnia. No trzeba to rozumieć. I dlaczego nie dyskutowaliście Państwo nad dużo większą kwotą, jeśli to było do Grabowa? A taka straszna dyskusja, jeśli chodzi o osoby. Dobrze. Bardzo proszę odpowiedzieć. Proszę Panią, ja się konsultowałem, nie będę mówił tam, ale pieniądze w każdej szkole są na nagrody. Na to są góry już zaplanowane mniej więcej. I tak samo na to. I nie możemy, jeżeli już są pieniądze wypłacone, to były na to wsiąki. Jeżeli by nie były, to były to pili. Wypłacone jest sprawa zamknięta, nie 2016 wypłacone. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja tutaj troszeczkę odbiegnę od tego tematu, ale chciałbym zadać Panu pytanie. Niech mi Pan odpowie, bo ostatnio na sesji, że się Pan deklarował nawet, że przy dalszych naszych tutaj posiedzeniach będą obecni sołtysi. Co się zadziało, że tych Państwa sołtysów dzisiaj nie ma na tej sesji? To Pan zapyta pytanie do Pana Wójta. Pan Wójt organizował po prostu tą sesję, nie do mnie. No bo ostatnio ustalaliśmy, że sołtysi będą się przesunąć. No powiedziałem Panu wyraźnie. Dyskusją, a tutaj dzisiaj jest zupełnie tak jak pierwotnie. I sołtysi pytają, co z tym zaległym punktem, o którym zapomnieliśmy na poprzedniej sesji. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Radne, wyjaśniam. Za organizację sesji odpowiada Przewodniczący Rady. Wójt wnioskuje. Ja jestem wnioskodawcą. Ale sesje zwoływane są zawsze przez przewodniczącego. Wójt nie zwołuje sesji. Wójt może zwołać na radę, ale są ty sami, ale nie sesje. To po pierwsze. Proszę Państwa, powtórę, wyjaśnię już chyba po raz setny, skąd te przesunięcia. Proszę Państwa, w styczniu, przecież kiedy podejmowaliście decyzję, czy zagłosować za, czy przeciw o budżecie 2016, jasno i precyzyjnie informowałem Was. Cięcia, których dokonaliście, spowodują to, że na koniec roku wystąpią braki. I te braki wystąpiły. Nie dziwcie się, że w listopadzie następują przesunięcia, bo nie następują zwiększenia, bo powtarzam już po raz kolejny, że to nie są zwiększenia, tylko są przesunięcia między paragrafami, bo kwoty, które ścięliście, zgadzają się. Tylko trzeba uporządkować budżet na koniec roku. Natomiast doskonale wiedzieliście już w styczniu, bo informowałem Was o tym, że takie rzeczy będą się działy w listopadzie czy miesiącu grudniu, że trzeba będzie wyporządkować budżet. No proszę Państwa, przecież jak wrócicie do protokołów komisji czy sesji, to tam są moje słowa, które jasno i precyzyjnie wyjaśniają Państwu. W styczniu już, o 10 miesięcy do przodu, co się wydarzy za 10 miesięcy i to dzisiaj się dzieje. Dziękuję bardzo, Panu Radny. Panie Wójcie, ja chciałem Panu jedno powiedzieć. Referat komunalny, jak nie z oszczędności. Obcięliśmy tam 50 tysięcy, ja pamiętam, na referat, bo odchodził pan dyrektor, pani księgowa. Panie wójcie, no to jest zaskakujące, żeby 100 tysięcy teraz na koniec roku, miesiąc czasu i takie ogromne pieniądze 100 tysięcy dać do reparatu. Następna sprawa, panie przewodniczący. Ja chciałem powiedzieć, tak jak ważna jest sesja, zmiana w budżecie, to się powinno odbyć komisję przed. Oczywiście. Na przyszłość niech pan nie zwołuje takich sesji bez komisji. To jest normalna sesja, budżet to jest najważniejsza sprawa, panie przewodniczący. Zgadzam się, jak najbardziej ma pan rację, dlatego że pewne sytuacje dotarły oczywiście po godzinie 15, gdzie mnie nie było. Tak wygląda sytuacja. Sprawa bardzo istotna, bardzo ważna i nie ulega tutaj wątpliwości, że trzeba było dograć to wszystko, a niestety po prostu. Za wyjątkiem pisma, które przyszło na tym koniec. Ale teraz chwileczkę. Chciał pan radny zabrać głos. Chwileczkę. Szanowni Państwo, tam gdzie żeśmy zabierali, załóżmy tam do 50 czy 100 czy 150, rozumiem. Ale na oświacie nie zabraliśmy nawet grosza. Właśnie. Pan dyrektor Jagielski, jeżeli przyszedł i prosił o 18 tysięcy na nauczanie indywidualne, dostał. Nie wspomniał nawet jednego słowa, że coś tam brakuje. No myślę, że kierownik tej jednostki oświatowej
powinien wiedzieć, że powinien się trzymać w pewnych ramach, nie? Czyli my żeśmy do tej pory nie wiedzieli, a tu raptem ponad 140 tysięcy, no nawet jakby tam wziął piec i jeszcze tam coś, nawet to wynagrodzenie, które musiała pani przejść, to znaczy musieliśmy zapłacić tą odprawę. Ja przepraszam, ile to pensji przy odprawie jest wynagrodzenia? Ja przepraszam, niech pan powie. Jak ktoś odprawia. Można znać konkretny przypadek, to czy... No dobrze. To nie jest, nie da się precyzyjnie. Ale widzi pan, tam żeśmy nie wzięli nic. Raptem znalazło się tyle pieniędzy, że musimy tam dać. No, dla mnie to jest takie zadziwiające, nie wiem, może nie rozumiem. Ale niech pan mi powie, no bo przecież tam nie zabieraliśmy nawet złotówki. To, co pan Jagielski przyszedł, wytłumaczył bardzo długo, taki monolog strzelił, daliśmy bez słowa. No a bo teraz no trochę mnie to tak jakoś niepokoi. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja bym się tutaj panowie zapytać o jedną bardzo tutaj dla mnie istotną sprawę. Tutaj pan mówi cały czas nam o przesunięciach w budżecie. Ja rozumiem. Ale to jakim cudem stało się to, że mamy 610 tysięcy po poprzednich władzach i tutaj te pieniążki są rozdysponowane już w budżecie. Po prostu łatamy dziury, krótko mówiąc. A ja uważam, że pierwsza sprawa zasadnicza, którą należałoby uporządkować, to to, że tutaj pan jako wójt powinien tutaj nas, przedstawicieli obywateli tej gminy, zapytać, czy w ogóle te pieniążki wolno ruszyć. Bo ja uważam, że te pieniążki to były znaczone. To były pieniążki, które wygospodarowała poprzednia władza. I tutaj dziwię się kolegom w Radzie, którzy mieli przyjemność pracować w poprzedniej kadencji, że o te pieniążki nie dobiegają. Ja nie wiem, jak to tak. To jest prezent do świętego Mikołaja. A sprawa wygląda tak, że my te pieniążki rozdysponujemy dzisiaj, a ustalając budżet, znów pan nam tutaj rzuci jedną drogę, jeden kawałek chodniczka i znów między sobą tutaj się skłócimy, podzielimy się, a finał będzie taki, że zalejemy, nie wiem, pół kilometra drogi, na tym się skończy. Tu jest konkretny grosz. Życzyłbym tutaj naszej Radzie, tutaj panu też, żebyśmy wypracowali taki VAT, chociaż na koniec naszej kadencji. To tak nie powinno być. My powinniśmy o tym wiedzieć, że zostało i informujesz pan na Facebooku o różnych rzeczach dziwnych dla mnie, teraz niezrozumiałe, bo też jestem na każdej sesji i doczytuję się jakiś tam pana luksu nieraz. I uważam, że tutaj, skoro przyszły pieniążki, powinna być informacja ogólna dla społeczeństwa, że tak, po poprzedniej władzy, po panu Podrzeskim, po Radzie Gminy, którzy podjęli słuszne decyzje, dostaliśmy tyle i tyle kasy. I to powinno być ogólnie dla wszystkich wiadomo, a nie tutaj pieniążki są rozdysponowane, po prostu połatane dziury i finał jest taki. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, szanowny panie radny, to nie dziwi pana słowo w tym momencie, dlatego że wszyscy o tym wiedzą. Przecież informowałem i powiedziałem, że jak się zakończy proces zwrotu VAT-u, to będzie informacja. My jako jedna z niewielu gmin weszliśmy w centralizację w Stasiu, tak? No dobrze, ale jak naprawdę pan rozdysponował to? No dobrze, nie, no to w pana budżetu, no to są pieniądze, no tak. Pan no ja też się teraz dziwię się po prostu, gdzie ta samorządność gminy Grabów, że nikt o to się nie pyta. No dziwna rzecz pan insynuje. Proszę pana, przecież mówiłem wyraźnie. Wpływają te środki, postąpiłbym zupełnie tak samo. To jest kwota dwa razy wyższa, bo była mowa o zupełnie innych rzeczach. W międzyczasie, kiedy ten proces trwa już 3 lata, zmieniły się przepisy prawne. I tutaj pewnie pan pamięta, nie wiem czy pan się orientuje, jeżeli chodzi o wyrok Trybunału. Orientuje się pan o co chodzi? No to o co to chodziło w tym wyroku? No o co chodziło? No mieliśmy tutaj, ale niech pan nie pyta. No to trzeba było tak. I teraz, jeżeli my mieliśmy tą umowę podpisaną, to musieliśmy ten VAT wciągnąć po całości. Nie tak jak było, że na wybranych inwestycjach. Rozumie pan mnie? Ja pana rozumiem. No. Po prostu tylko chodzi mi o to, że i wie pan, idąc do wyboru, z kilku inwestycji tylko, z kilku, tak. Czyli to było kilka papierów, nagle zrobiło się 80 segregatorów. I teraz widzi pan, zrobiliśmy tą centralizację wsteczną, przygotowaliśmy się do VAT-u na 2017 rok w sposób prawidłowy i dysponujemy tym środkami. O czym pan mówi? Cieszy mnie to bardzo. No właśnie. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że to powinny być pieniążki znaczone. Tak jak pan nie ma czegoś takiego.
moment, tak, jak nie ma czegoś takiego jak pieniądze znaczone, nie pan tutaj nie śmieje demagogii. No ma czegoś takiego. To dobra, ustalmy fakty. Nie ma czegoś takiego jak pieniądze znaczone, okej? Okay. Dobrze, no nie widzę, że pan to rozumie. Dobrze, ja ale teraz idąc do wyborów, pan tutaj nam mówił też i obiecał między innymi, że będzie budżet obywatelski. No jest budżet obywatelski, to jest fundusz sołecki. No, ale to nie ale to fundusz to był zawsze sołecki. Ale funduszu nie było, no przecież jesteśmy jedyną gminą, która robi fundusz sołecki. Nie, no. Proszę państwa, bo przecież funduszem obywatelskim to jest fundusz sołecki. No proste. I teraz tak, jeżeli chodzi o sobótkę tutaj dla pana radnego odpowiedzi. Proszę pana, trudno jest, zresztą tu pani radna też to zauważyła, no trudno jest pewne rzeczy zaplanować. Awarię pieca, trudno jest zaplanować takie odejście, jakie ma miejsce akurat w szkole podstawowej w Sobótce. No to są rzeczy nieplanowane. Gdyby wiedział ktoś, konstruując budżet w 2015 roku, że będzie miał miejsce, to by to zaplanował. No właśnie. Tu nie ma problemu, bo mamy przecież obligacje, można było tutaj zasilić się z tych pieniędzy. No tak, no zasilić. Ale tych to 610 nie powinniśmy ruszać w ogóle. No. Przecież my przenosimy ją obrocznie na wyżkę. Ale poza tym nie na pobory, bo skoro mamy na inwestycji. Jeszcze jedno, proszę państwa, no oszczędności tutaj dla pana radnego no oszczędności na referacie są, no bo nie ma tam dyrektora, bo nie ma, jeżeli nie ma zakładu, to nie ma dyrektora. No bo ściął pan za dużo. Na wstydzie. Było ścięte 50 tysięcy odejście do dyrektorów księgowa. Panie wójcie, drugie pytanie takie ma. Dlaczego pan nie mając środków na wynagrodzenia, a zatrudnia panu nowych pracowników? No, nie pani to odpowie. Już panu odpowiadam, nie zatrudnia nowych pracowników. No jak nie? No, nie a on jest zatrudniony w rekrutacji. On nie zatrudnia. Niech pan nie wreszcie nie kłamie. Niech pan nie kłamie. Nie zatrudnia nowych pracowników. Wie pan co? Może przepraszam bardzo, musimy tutaj wyjaśnić definitywnie sytuację, bo pracowników jest wiele zatrudnionych nowych, tak w szkole, tak w gminie i w wielu innych sytuacjach. To po prostu jest sprawa do komisji rewizyjnej generalnie po prostu. O właśnie, no. Słusznie pan zauważył. Pan radny chciał dobrać. Przepraszam. Panie przewodniczący, pan funkcjonuje stronniczo. Ja już dawno prosiłem o udzielenie mi głosu, a pan już bagatelizuje. Zaraz panu udzielę. Dziękuję bardzo, już nie chcę. Proszę bardzo, panie radny. Proszę pana, odnośnie jeszcze tej poprzedniej sesji, pan mówił o tym referacie. I tak pan bardzo, bo ja później tak przysłuchiwałem się, odsłuchiwałem tą sesję, wyskoczył pan do mnie i kto to, ja nie powiem kto wyskoczył, o niekompetencji pewnej osoby. Więc ja teraz powiem, prosiła mnie jedna pani, żebym zapłacił za wodę. Powiem konkretną sprawę, w której ja uczestniczyłem, więc idę. I nie ma pani Lidii, jest pani akurat Królikowska. Personalnie nie będę się tam, wie pan, owijał wełnę w bawełnę. Poszedłem i tak. Mówię, proszę bardzo, niech pani odszuka mi panią Marię Gajewską. Mówię, Kadzidłowa 1, a tam było napisane Kadzidłowa Grabinka 1. Ja mówię, to nie jest grabinka, bo przecież jako sołtys to wiem, jak jest i znam, wiem gdzie się urodziłem, bo w Kadzidłowej się urodziłem i znam, żyję tam od urodzenia. Ale ktoś po prostu zrobił ten błąd. I ja mówię, zrobimy tak, naprawimy to, bo ja wiem, że tak nie jest. Więc mówię, to jest Kadzidłowa 1, a tam pisało Kadzidłowa Grabinka. I ta pani po prostu chwila takiej konsternacji, nie wie co zrobić. A tam wystarczyło zrobić, przekreślić tylko, zlikwidować w komputerze grabinka i napisać 1. To wszystko. Ale nie, było coś takiego. Pani powiedziała, nie, to musi pani Lidia przyjść. Dobrze, że jeszcze tam była w drugim pomieszczeniu przyszła. No to była taka trudność, proszę pana.
Już panu odpowiadam. Dziękuję. Proszę pana, bardzo dobra reakcja była tego pracownika, bo nie może na pana wniosek zmieniać danych personalnych innych osób. I bardzo dobrze, że nie zmienił pan, bo tak, gdyby zmieniła, to popełniłaby błąd. I widzi pan, i to jest prawidłowość postępowania. Gdyby ktokolwiek z państwa przyszedł i wszedł do urzędu, do jakiejkolwiek komórki organizacyjnej urzędu i powiedział, że chce zmieniać za inne osoby dane personalne, proszę państwa, to każdy z pracowników popełniłby błąd. Nie można takich rzeczy robić. Pan nie może zmieniać danych personalnych innych osób. No to dlaczego pani tak nie może pan tego robić? I wszystko się zgadzało. Wszystko. Wszystko się zgadza. Mieszkania było chętne. Wtedy nie dokonała zmiany i bardzo dobrze postąpiła. Ktoś popełnił błąd. Nie, ja do tego ale to chciałem. Nie ma uprawnień do tego, żeby zmieniać inne dane. Zawsze ma rację. No ja pan zawsze ma rację. Nigdy tak nie jest. Ja chciałabym tak jeszcze zdanie o komunalce. Drodzy państwo, no szukałam tu w teczce, ale nie mam akurat przy sobie, mamy to w domu. Sprawozdanie na przykład z wykonania budżetu za ubiegły rok i wtedy byłoby tam napisane, jest tam napisane, ile kosztowała w ubiegłym roku zakład komunalny na przykład, tak? I jak podliczymy ten rok, to my dopiero wtedy będziemy wiedzieli, czy taniej było, czy drożej, czy na tym samym poziomie. No bo co to 100 tysięcy, jak ponad 2 miliony bodajże kosztuje rocznie komunalka, tak? Więc po takim jednostkowym jakimś wyjmaniu z kontekstu jakiejś kwocie, to jeszcze nic nie wiadomo. Zerknęłam, bo mamy sprawozdanie za wykonanie pierwszego półrocza 2016 roku, to z tych pieniędzy, które w styczniu były przeznaczone jak gdyby na sprawy komunalne, do końca czerwca wykonanie jest 43%. Nawet nie 50% tych środków, nie 50% zostało zużyte, czyli chyba jakiegoś zagrożenia nie ma, chyba żeby drugie półrocze było takie zupełnie jakieś inne. Ale to będzie wiadomo, jak się skończy grudzień i dostaniemy takie sprawozdanie z wykonania budżetu za cały rok. I wtedy można z rokiem 15, 14, 13 porównać. Nie wcześniej. Szanowni państwo, możemy jeszcze zrobić jedno rozwiązanie. Skoro macie takie życzenie, żeby w komunalce się nic nie działo, to po prostu zlikwidujmy ten referat, zwolnimy wszystkich pracowników i nikt nie będzie robił porządku na gminie, nie będzie robił nawet czy w obrębie dróg, czy w obrębie budynków administracji samorządowej, no po co to? Nie musimy nic zrobić. Ale słucha pan siebie w tej chwili? Tak, no nie, proszę pana, no bo my się kłócimy. Jak pani radna słusznie sugeruje, że jest na poziomie półrocza 43, tak? Bo było mniej osób na robotach publicznych. Państwo, czego się pani rozumiecie? Ktoś musi zrobić pewne porządki, ktoś musi zrobić robotę. To się samo z Księżyca nie zrobi. Nie przylecą do nas kosmiczni, nagle nie wyprzątną wszystko. No bo trzeba do tego robić do pracy. To jest mrówcza robota. Robota taka od podstaw, no, zbieranie odpadów, czy sprzątanie, proszę państwa. No samo się nie robi. Ale jeżeli macie życzenie, żeby nie było, nie ma sprawy. Dobrze, że ja bym tym czasie chciałem tak mówić. Ja chciałem zabrać jeszcze głos w sprawie pani radna powiedziała, że to 100 tysięcy. 100 tysięcy na miesiąc, grudzień, bo to do końca roku, to ile 100 tysięcy mogło być. A drugie, panie wójcie, ja byłem zawsze, czytam, ten wójt był czy ten, ja bym zawsze był gościem. Skrytykowałem pewnie razy w Księżyca, o niektóre sprawy, nie powiem, było mniej ludzi, było lepiej zrobione i nie narzekali na tę sprawę. A po drugie, panie wójcie, na miesiąc 100 tysięcy boli pan w ciągu roku. Wie pan co, no wie pan, ja pan powiem szczerze, to jest nie fair tam. Na przykład, co my dokładamy do tego powiatu? Co dwa tygodnie prawdopodobnie wymieniamy wał za 3000 do tej maszyny. Nie, ile my zarobimy na tym? To my będziemy dokładać do czegoś tego, to jest nasz budżet, my mamy drogi swoje, żeby porobić, a nie będziemy robić się powiatowi czy tam coś. I pracowników, panie wójcie, ach, przerosło, bo sami inni mówią to, pracują w tej komunalce, przerosło, panie wójcie. To ja mam pytanie, ile zarobiliśmy na ułożeniu chodników w Grabowie? Chciałbym tu się ile zarobiliśmy? No bo tak, jak można na uporządkowaniu dróg zarobić?
i pytać, ile zarobili, bo zrobili mrowek. Chciałbym. Na ile zarobili miasto Darmstadt? Ale przepraszam bardzo, dyskusja taka to będzie, panie przewodniczący, tutaj merytorycznie. Proszę państwa, konkretnie chciałbym się odnieść do liczby pracowników. Kiedyś to był zakład komunalny, teraz to jest referat. Było 13 pracowników, jest 9. Gdzie, proszę Państwa, jest ten 15. Jest 14 z pracownikami z robót publicznych, interwencyjnych. Także gdzie, proszę Państwa, jest ten wzrost? To ja też dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, panie radny. Nie chciałbym być posądzony o pomówienie, tylko po prostu zrobimy wywiad środowiskowy i tutaj chciałbym podać do wiadomości, że nie wiem jakim cudem, ale po prostu wdzięczny jestem za to, że te krzaki zostały wycięte. Ale teraz wygląda tak, że przyjeżdża firma z zewnątrz, z Łęczycy, tak, z powiatu, wycinają nam te krzaki, rozdrabniają. Nie wiem, czy panowie wiedzą, ale te krzaki nie są udostępnione jak naszym mieszkańcom, tylko wywożone są na trzecią gminę. Jak to jest? Musi pan zapytać powiat. No to jeżeli my wydajemy pieniążki tutaj do zakładu, no to może tutaj nasi mieszkańcy ale tego... Panie radny, zaraz. Mówi pan, przyjeżdża firma zewnętrzna. Tak, zarząd dróg powiatowych to nie jest firma związana z Urzędem Gminy. To jest firma starostwa. Tak, ale tak? On no to nie ma zakresu starostwa, co my robimy ze swoimi krzakami. No nie wiem, no, tak, nie wiem. Ja nie potrafię na to pytanie. Dziękuję. Pan radny pachnie. Czy pytałem panu na tamtej sesji, czy może pan jako pracodawca też i kierownik na tym właśnie referatem, czy pan wie konkretnie, ile kosztuje roboczo godzina czy godzina w pracy pana sprzętem, na przykład z tą głowicą, co czyści roby, co ścina? Bo jeżeli pan nie wie, nie wiedział, ile kosztuje roboczo godzina pana sprzętu, to jak pan może pogodzić się, że wystąpiły braki tam? A czy pracownik interwencyjny, czy ten, co zupełnie jest za darmo, czy też przecież do niego musimy dopłacać? To nie jest za darmo i to po prostu trzeba, a jeszcze, że to jest referatem, to pan sobie dobrze, bo że pan odbiera nasze, ale my pana gadwie też odbieramy, że niektórych rzeczy to nudno słuchać, co pan tutaj cukruje. Proszę pana, ale teraz tak, jeszcze pan przynosi to z dochodu. Dochód panu przynosi w dochodach bieżących, bo duże sumy wpływają za wodę i panu to budżet ratuje. I to nie jest jakąś kulą u nogi, że zakład w tej formie pracuje. Tylko proszę pana, nad tym trzeba tam za człowieka, co by wiedział, za ile godzin się dzieje. Po każdym dniu powinno być sprawozdanie, koszt danego dnia utrzymanie, a nie powinno być jakimś czymś, co ja nie wiem. Proszę państwa, tak jak pan radny słusznie zauważył, pracownik nawet z Urzędu Pracy, czy to roboty interwencyjne, czy stażysta, oczywiście on w pewnym sensie kosztuje. To nie jest tak, że jest totalnie bezkosztowo. No, jest ileś czasu pokrywany ze środków powiatowego Urzędu Pracy, ileś z Urzędu Gminy. To się wszystko zgadza. Proszę państwa, no, sam pan radny twierdził, że jak nie będzie zakładu, bo był przecież gorącym orędownikiem tego, żeby nie było zakładu, a żeby był referat, to sam pan twierdził, że wszystko będzie w prosty, jasny i czytelny sposób. No nie jest w prosty, jasny i czytelny sposób. Czy ja to panu kwestionuję od jakiegoś czasu? Nie kwestionuję. Proszę państwa, no jest to w strukturze urzędu, tak jak kiedyś za wodę zbierał zakład, tak teraz jest wpłata urzędu gminy. No są to dochody oczywiście i są wydatki, bo są koszty produkcji wody. Ja nie mam do tego żadnych zastrzeżeń. No, przecież ma pan do tego instrumenty, jeżeli uważa pan, że coś się dzieje nieprawidłowo, ma pan instrumenty, jest pan szefem komisji rewizyjnej, może pan przeprowadzić postępowanie, zbadać wszystko, zresztą cały czas pan prowadzi, bo nie zakończył pan postępowania dotyczącego. Zacząłem, panie wójcie, ale zaczął pana poprzednik. No właśnie, jeśli będzie pan mógł zakończyć to postępowanie, wtedy wszystkie tajemnicze sprawy, które będzie pan uważał za sensacyjne, będą ujawnione i będzie pan miał czarno na białym, co idzie. Szanowni państwo, podobna sprawa wnioski jest bardzo istotna, bo mówiliśmy tutaj już nieraz, że są ubytki ponad 40% wody i my płacimy. Wobec tej sytuacji, gdyby był tam kierownik prawdziwego zdarzenia i grupa ludzi, to tam, gdzie kobiety mają tylko oczywiście do liczniki zakładać. Bo to jest bardzo istotna sprawa. Przecież my nie możemy płacić powiat w takiej sytuacji. Ubytki wody są, nie ulega wątpliwości, ale nie ponad 40%.
Odnośnie wynagrodzeń administracji czy samorządowych, czy rządowych, no, nie rozumiem, dlaczego mają zostać pieniążki na wynagrodzenia, na obsługę, na przykład 79 tysięcy, na samorządowych, administracji samorządowej 32, na rządowej 32, a nie można tego przerzucić za administracji samorządowej na wynagrodzenia. Nie wiem czemu, skoro ja tylko to robię, no tylko robimy przesunięcia, to nie to, że my chcemy zwiększyć na wynagrodzenia w administracji samorządowej. Ja panią przepraszam, to nagle po prostu takie środki na koniec roku, na ostatni miesiąc na wynagrodzenia? Przecież tutaj radni mówili, dlaczego taka sytuacja istnieje. No, tak jak od początku roku tutaj było zawyżone na obsłudze, a 79 tysięcy jest zawyżone na wynagrodzeniach. A natomiast na administracji samorządowej jest zawyżone. Zawyżone jest na administracji rządowej, zawyżone jest na planie. No i teraz te plany, które są zawyżone, chcemy przenieść planów w administracji samorządowej na wynagrodzenia. No bo tutaj pozostają te pieniążki. No to my chcemy je zwiększyć, żeby były na wynagrodzenia, żebyśmy otrzymali te wynagrodzenia. No. Także ja tutaj nie widzę, tu nie ma zwiększeń jakoby na samorządowej administracji czy rządowej. No ja mówię do referatu, no bo tam to jest inna sprawa, ale na samorządowej. Proszę bardzo, ktoś z Państwa radny? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi właśnie tutaj o te sprawy porządkowe na poboczach, na drogach, w rowach i tak dalej, od wielu lat, cały czas, łącznie z Państwem sołtysami, dominował temat poboczy, wykaszania, zakrzaczenia i tak dalej. Tu nie powinniśmy się w tej kwestii zbierać. Naprawdę powinniśmy być jednego zdania jako samorząd. Wreszcie mamy jakoś uporządkowane, gmina się rozjaśniła, prześwietliła się. Szanowni Państwo, zainwestowane tam były pieniądze, oczywiście przy drogach powiatowych, ale przecież to zostaje u nas i dla nas. Zwiększyło się bezpieczeństwo, nie ulega wątpliwości. To wszystko zupełnie inaczej wygląda teraz. Krzaki nie zniknęły, a my cały czas się kłócimy o to, co zostało zrobione dobrze też. Czy to tak powinno być? My się nie kłócimy, to co zostało zrobione, tylko chodzi o wydanie właściwe, powiedzmy, pieniędzy i rozliczenie, powiedzmy, wszystkiego w sposób niebudzący wątpliwości. Na tym polega cała sytuacja. Prawdziwa cnota krytyki się nie boi. Pewne sprawy tutaj, powiedzmy oczywiście przez Wójta, winny być stawiane tutaj na sesji, bo my od tego jesteśmy. My nie uciekamy od tego, żeby sołtysi nie byli. My możemy zrobić nawet oczywiście, powiedzmy, na dużej, powiedzmy, sali, powiedzmy, i tak dalej, żeby ich mieszkańcy wzięli udział i tak dalej, i tak dalej. Bo o to chodzi. My tutaj po prostu nie chcemy, po prostu tylko, żebyśmy my chcemy, żeby społeczeństwo było również poinformowane, czy są trafne decyzje, czy nie. Ktoś z Państwa? Proszę bardzo. Tak, jeszcze tutaj patrzę na tą pierwszą stronę uchwały w sprawie zmian w budżecie. Drodzy Państwo, no może to umyka czasami, bo to tyle tych cytatów, tych liczb, tego wszystkiego, ale przecież mnie się wydaje, że dopóki mamy tego rodzaju zapisy, jak ten dzisiejszy, że dochody budżetu gminy zwiększa się o 611 tysięcy i tak dalej, a w jakimś tam następnym punkcie wydatki budżetu zmniejsza się niż były zaplanowane, to jest wszystko w porządku. To problem byłby, gdyby było na odwrót, że nam się zmniejszyły przychody, a zwiększamy wydatki i generujemy jakiś deficyt, jakieś niepokojące rzeczy. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Szanowni Państwo, wszystko było dobrze, gdyby te pieniądze, które... Wszystko byłoby dobrze, gdyby te pieniądze ze zwrotu VAT-u były przeznaczone na inwestycje, tak? I tego oczekujemy jako mieszkańcy, tego wszyscy oczekują. Ja nie wiem, dlaczego pan mówi tutaj z modernizacji drogi w Lesznie, również zamiast zostawić to na inwestycjach, przeznacza je zupełnie na coś innego, tak? To jest po prostu... Na rachunku te pieniążki zostaną, czy wiesz, na rachunku banku, po prostu nie spłyną, bo dzisiaj nie ma, jutro będą, z powrotem, bo coś innego. Tak, ale proszę Państwa, był na to cały rok, żeby czynić inwestycje, to pytanie, dlaczego one nie zostały poczynione, tak? Szanowni Państwo, Pani Rada, szanuję Pani zdanie, bo Pani często wraca tym swoim zdaniem do inwestycji. Tak, tylko wszystko jest okej. Czy Pani sobie przypomina, za jakim budżetem Pani głosowała?
w styczniu 2016 roku. Przypominam sobie. Tak, niech pani powie. Czy wtedy głosowała pani za budżetem z deficytem? Nie. Jak nie? A kto głosował za? Proszę panią, drodzy pani. I proszę państwa, czy wy nie zauważyliście podstawowej rzeczy, że uchwaliliście budżet przy deficycie, który jest zmniejszony do zera? Dlaczego wy państwo taką ułudę jakąś siejecie? Przecież pani Wiesia przed chwilą powiedziała 0,00 pożyczki kredyty. Deficyt wychodzi na zero. Następny budżet też jest zaplanowany, proszę państwa, tym razem już bez deficytu. Proszę państwa, środki, jeszcze raz wyraźnie, to co już było powiedziane, może nie na stojąco, a na siedząco, one zostają, proszę państwa, na koncie. No. O czym my mówimy, że nie są zaplanowane? Nie bardzo słyszałem, żeby ktokolwiek w grudniu robił inwestycje, bo takie inwestycje najczęściej nie wypalają. Ale tak bardzo. Jeszcze, jeszcze się odniosę, panie wójcie, tego. Zostało panu wójtowi, bo tak jak panu już mówiłem, tego pan mówi, że do zera pan zrobił. Z czego pan zrobił do zera, jak zadłużenie pan z 2 milionów gminy zrobił do 5. I a tu pan rokiem mówi, że w roku budżetowym był planowany deficyt budżetowy, a po prostu go nie zrobiliśmy, bo zostało z obligacji 800 tysięcy i VAT panu teraz przyszedł. Gdyby ten VAT panu nie przyszedł i te obligacje by pan przeznaczył, jak tu mówiliśmy, by pan pozyskał środki z zewnątrz, miał pan pozyskać wszystkim, bo tak pan nabrał część radnych, bo część radnych, co mogą panu stać i powiedzieć, co panu zagłosowało za obligacjami, to pierwsze walną i powiedzą, że zrobiły źle, bo są tu tacy na sale, co do tego się przyznają. Bo pan oszukał nas, bo powiedział pan, że to będzie udział własny do pozyskanych środków do inwestycji. Pan już rozposponował ponad połową tych przez 2 tygodnie w grudniu i wykazał pan mniejszy deficyt. Mów deficyt w danym roku tam, ale proszę pana, na 2023, jak nas już tu nie będzie w Radzie, jak będzie kto inny, to będzie bluźnił pana, że musi to spłacać. A jakby pan zostawił im w postaci drogi, to w postaci czegoś, inwestycji, to oni by pana chwalili. My spłacamy, ale po tej drodze jeździmy. A na dzień dzisiejszy to będą pierwszy się ustawił z ludźmi swoimi i odszedł. Dziękuję bardzo, panie radzie. No nie bójcie, no nie było zapisane, jak braliśmy obligacje tej uchwale, że na zaciągnięcie spłaty deficytu, zmniejszenie deficytu i spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. 250 tysięcy. Tak, 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 proszę państwa, jak pan radny słusznie zauważył, było to zapisane. Panie radny, pamiętnik, głosował pan za budżetem na 2015 rok na tak czy na nie? Pana kształcie na nie. Na 2015, nie 16. Na 16 tak. Nie. Na 15 tak. Widzi pan. Głosował pan na tak. Za jakim deficytem pan zagłosował wtedy? Bo głosował pan na tak. No jaki był wykaz? A jaki był plan budżetowy? A jaki pan Kostrzewski zaplanował deficyt wtedy? Niech pan powie wszystkim. To niech pan powie, bo ja tą chwilę nie pamiętam. Jak sędziowie nie pamiętają, to ja panu powiem, bo ja pamiętam. Nie, bo to przewyciągnie pan. Proszę państwa, był deficyt zaplanowany przez poprzednią ekipę ponad 2 miliony. I jak sobie dobrze wszyscy przypominacie, to cała 15 głosowała na tak. Zgadza się? Zgadza się. Proszę państwa, rok do przodu założyliście jako radni, że na koniec roku trzeba wziąć 2 miliony zobowiązania zrobić. A państwu powiem tak, a wiecie ile tego zobowiązania było na koniec roku? No panie radny. Ile było w kieszeni? Ale niech pan nie pyta, panie radny. Nie, co nie pyta? Niech pan przyniesie wykonanie budżetu, nie będziemy dyskutować, a to może nie stać. A radny to nie, radny świetnie. Ja panu powiem, ile było. No, ja panu powiem. Głosował pan za budżetem ponad 2 miliony, tak? W 15 roku. Ale ile było z tego budżetu przeznaczone na inwestycje? Proszę powiedzieć. Bo był fundusz sołecki. A jaki fundusz sołecki? Moment. A wie pan, ile wyszło na koniec roku?
No? No, no ile? No, chcę że pan 7. Ale już pan. To jest milion 300 różnicy. A to było zrobione? Jak to jest zrobione? No tak, jakie były zaplanowane w budżecie? No ale jakie były konkretne? No to niech pan sobie i przeczyta. Ale było dużo, tylko wykonane było Panie nie, było wykonane to, co radni przyjęli. Ale panowie, niech jesteśmy tak czytać. Witam serdecznie tutaj panią powietrzną Kupić-Urbanę, która prezentuje oczywiście tutaj powietrze naszą pracę w naszym powiecie. Ja proponuję, ponieważ ta dyskusja jest taka, na 5 minut przerwy, żeby to wszystko powietrze oczywiście że jeśli my dzisiaj tych zmian w budżecie nie uchwalimy, to w szkole Sobótce już 3 tygodnie jest zimno. 3 tygodnie do 4 tygodni trwa zamawianie i zakup pieca. A był pan, panie radny, w domu nauczyciela, gdzie są emerytki dwie, z czego jedna jest kobietą blisko 90-letnią, z trudnościami w poruszaniu. I ma 15 stopni Celsjusza w mieszkaniu. A jeśli przyjdzie mróz, do jakich parametrów spadną tam te temperatury? No, kochani, no musimy to brać pod uwagę, tam są dzieci. Nie blokujemy tematu, zajmę się. Dzieci i emerytki w domu nauczyciela, bo to są naczynia połączone. Jeśli w szkole jest ledwo letni kaloryfer, to w domu nauczyciela jest chłodniejszy. Zarówno w przedszkolu, w bibliotece i w tych dwóch prywatnych mieszkaniach. O ile dzieci, nauczyciele, przedszkolanki pójdą do domu o 14 czy 15, o tyle te panie 24 na 24 tam muszą mieszkać. No, w takiej dobrze, dziękuję zarówno. Bardzo. Tak się da. Bardzo proszę. Pani radna, my sobie zdajemy sprawę i wiemy, że za kotłem trzeba poczekać w każdej firmie, bo przecież żadna firma nie ma takiego kotła na stanie, bo ona robi według potrzeb zamówiającego. A że to się zgadzam z panią, że w drugim budynku będzie chłodniej niż w pierwszym, bo jest tam piec, funkcjonuje ogólny, co tu przedstawiciele z rady byli, i po prostu piec obsługowy, gdzie po prostu należałoby nawet zwiększyć etat na ten okres czasu panu palaczowi. I proszę państwa, ja stawiam taki wniosek, bo sprawa jest poważna i nagrodza, żeby pan wójt po prostu uchwałę zrobił w takim kształcie, o takich przesunięciach, i my tą uchwałę, czy jest to możliwe dzisiaj zmienić tą uchwałę, czy po prostu sesji nie zakończymy i podejmiemy, jak pan tą uchwałę przygotuje, powiedzmy w poniedziałek. I proszę pana, i możemy się zgodzić na takie zmiany, jak mówiłem. 100 zł dokłady, z 1000 zł dokładamy do Borucic na takie zmiany. 30 tysięcy do stypendiów, 95 tysięcy zapłacić firmie, która się zajmowała VAT-em, pies do szkoły, kocioł do szkoły, Sobótka 50 tysięcy, bo takie były rozmowy, jest tam wydane. To, a jest mówione, że starczy 50 tysięcy. I proszę panią odprawa dla tej pani 16 tysięcy zwiększyć na szkole w Sobótce, i jeżeli w uchwale będą takie przesunięcia i po prostu ten kocioł może być wziąć zadań inwestycyjnych, a resztę tych środków ze zwrotu z funduszu z VAT-u można to pobrać, a nie wszystkie inwestycje, co było przekazane na inwestycje, na wynagrodzenia, na to się nie zgadzamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałbym odnieść się do pana radnego. Panie radny,
Przygotowałem z panią Wiesławą Piotrowską tą uchwałę w takiej formie, w jakiej jest. Ona obejmuje wszystko, że innej uchwały nie będę przygotowywał. Dobrze. Proszę państwa, my byliśmy, jeżeli można, my tam byliśmy, oczywiście, może temperatura nie jest odpowiednia, jeżeli pali się tam byle czym po prostu. Bo zresztą co tam nam mówił, powiedzmy, człowiek, który się zna, że to, powiedzmy, to znaczy byle jaki, powiedzmy, oczywiście miał i tak dalej, tak samo jak jest z ekoretem. Jest ekoret, powiedzmy, który ma 25, 27 i który ma w granicach 20. Wiadomo, że on nie da ciepła. I tam jest taki błąd. Nie ulega wątpliwości, żeśmy postanowili, że tam ma być, powiedzmy, ten pies o tej samej kubaturze, o tych gabarytach, który jest w tej chwili, ale to jest kwestia po prostu oczywiście czasu, 2 tygodni, powiedział pan Odrowski. Dobrze. Panie jeszcze się uzupełnię. Bardzo proszę. Panie wójcie, nawet gdy pan nie będzie miał tej uchwały, ten kocioł może pan realizować, bo jeżeli pan na Witacie nie miał zgody, Witacie kupił pan w kwietniu, a ośrodki wystąpił pan we wrześniu, to po prostu jeżeli jedną sprawę było można realizować, tak tej drugą. Piec zamówiony realizować, a jak pan nie chce uchwały zmienić, to jest pana sprawa. No, jesteśmy tego samego zdania. Proszę bardzo, proszę pan zaraz podjęcie. Ja mam jeszcze pytanie do pani Piotrowskiej, tutaj w punkcie B mamy zapis wstrzymanie zwrotu z podatku VAT, zwiększenie w kwocie 619 528,25 zł. Przeznacza się na zmniejszenie zaciągniętych pożyczek i kredytów. To rozumiem, to jest kwota 485 159,14 zł oraz zmniejszenie wolnych środków. Po poddaniu tych dwóch kwot, zmniejszenia i spłatek kredytu, to jest ta kwota 619. To jak można zmniejszyć kwotę VAT-u jeszcze o wolne środki? Przecież wolne środki jest inna pula. Za bardzo proszę nam to wyjaśnić. Co to jest za zapis w ogóle? Dlaczego się zmniejsza wolne środki? W ten sposób należało po uzgodnieniu jeszcze po konsultacją z Regionalną Izbą Obrachunkową, więc w ten sposób kazano nam zapisać, żeby przychody, że te wolne środki, że przychody z wolnych środków zmniejszyć o tą kwotę i przychody z kredytu i pożyczek, żeby o taką kwotę, żeby dało to 619 tysięcy. Czyli bo rozumiem, że kwota VAT to jest właśnie ta 619 528, tak? No to skoro tą kwotę przeznaczamy 485 na spłatę, to wolne środki powinny nam się jeszcze zmniejszyć o 134. A tu jest napisane zmniejsza się. No zmniejszamy wolne środki. No zmniejszamy. Jeżeli zdejmuje się ze zobowiązań, no to z automatu wolne środki. Nie, wolne środki to była kwota 910 tysięcy. Nie, 600. Tu jest 619. No ale nie, wolne środki wcześniej to były 600. No nie wiem, że to jest wcześniejsze. Proszę państwa, dwie poprzednie uchwały po Kolegium Rio, dwie poprzednie uchwały będą uchylone. Tak. I pani Wiesława Piotrowska dziś jeszcze potwierdziła z regionalną ten stan rzeczy. Wreszcie naprawcie to wszystko za jednym pociągnięciem. I to będzie ta czynność też naprawdę. Tak, to jest w uzgodnieniu z panem z regionalnej izby obrachunkowej. Dobrze. Dziękuję bardzo panie radny. Babi, proszę jeszcze raz prezentować i przystępujemy do głosowania. Dobrze. Ja już. Ja już powiedziałem. Przepraszam bardzo, ale wie pan. Ale pan wójt się odniósł, że tej uchwały po prostu innej niż w tym kształcie, co nam przedstawił, nie będzie w tym kształcie, co zaproponowałem do Rady podchodzić. Pan wójt wyszedł ze swoją uchwałą i mówi, że nie będzie jej zmieniał. Z takimi przesunięciami, jak ja na pan. Dlatego między innymi panie radny, z pełnym szacunkiem do pana wniosku. No to nie głosujemy? Popatrzcie. Tak, nie. Jeżeli z pełnym szacunkiem do pana wniosku, który pan złożył, no nie, ta uchwała obejmuje również czynności naprawcze, które musimy dokonać. Proszę państwa, przecież regionalna
dwa razy, dobrze mówię? Dwa razy pod rząd uchyliła dwie uchwały i tą wcześniejszą, czyli trzy razy, proszę Państwa. Więc my musimy też wziąć i zrobić czynność naprawczą. I ta uchwała w takiej konstrukcji, jak jest teraz, obejmuje czynność naprawczą, proszę Państwa. Ale Panie Wójcie, ona będzie czynności naprawcze obowiązywać będą, tylko nie będą przesunięcia, takie jak Pan zastosował. Zostanie więcej, na inwestycjach nie będzie ruszone 101 tysięcy, bo wtedy zostanie. Poddaję pod głosowanie wniosek Pana Babina. Kto jest za tym? Ja, Panie Przewodniczący, no nie może Pan tego zrobić. Inicjatywa zmiany budżetu spoczywa wyłącznie po stronie budżetu. No co są radni? Proszę nam wyjaśnić. Panie mecenasie, to Pan bankę głosuje. To my nie akceptujemy. Ja proszę Pana mecenasa o to, żeby wyjaśnił, po co są szczere. Szanowni Państwo, otrzymaliście zawiadomienie wraz z kompletem materiałem. I nad tym materiałem możecie pracować. To można? No to pracujemy, właśnie o tym mówimy. Możecie go albo przyjąć, albo go odrzucić. No to też właśnie chcemy tutaj nie przyjąć go po prostu, bo my po części chcemy go przyjąć. A w takim kształcie, w całości, Panie Wójcie, jak jest, nie chcemy go przyjąć. Bo po części jest słuszny, a po części jest niesłuszny. A Pan pewne sprawy tak konstruuje uchwały, że pewne swoje sprawy, swoje błędy jeszcze prześlizgnie. No, ja nie ma żadnych błędów. Proszę Państwa, tu nie ma żadnych błędów, no nie ośmieszajmy się nawzajem. No. Naprawdę się nie ośmieszajmy. No nie ośmieszajmy. I niech Pan nie kłamie. Jakie błędy? Niech Pan nie kłamie. Powiedział już Panu o tym, ja już nie mówić. 25 etatów Pan powiedział w gminie, a do szkoły te gminy odeszły, gdzie się podziały te etaty. I z powrotem Pan mówi, że mamy 28. Powinno być 26. No przecież wszystko się. Powinno być 26. A Pan informował, jest tak samo, tylko że do szkoły jest właśnie 3 osoby. Zwiększył Pan. Panie prezydencie, no wiesz Pan, jaka jest sytuacja jeszcze raz. W trakcie roku budżetowego inicjatywa w sprawie zmiany budżetu spoczywa wyłącznie na wójcie. Tylko wójt może przedkładać Państwu projekty uchwał, projekty zmian budżetu. No, takie są przepisy i nie przeskoczymy. Jeżeli Państwo podejmiecie uchwałę w innym kształcie niż zaproponuje to wójt, to ta uchwała zostanie unieważniona, no żeby nie było wątpliwości. Więc macie Państwo tak naprawdę dwie możliwości, bo ja zrozumiałem, myślę, że dobrze Pana Radnego rozumiałem, bo Pan to precyzyjnie powiedział. To była jego propozycja do wójta, żeby przedstawił Państwu inny projekt uchwały. To ja to tak odbieram, Panie Radny. Pan że Pan proponuje, aby Pan wójt, wykorzystując swoje uprawnienia, przedłożył Radzie inny projekt uchwały. No ale, my wskazujemy błędy, Panie mecenasie, no które tutaj chwały. No właśnie o to chodzi. No to jak mamy, powiedzmy, to wobec jak sytuację? Mamy nie głos, Państwo nie ma. Nie błędy, tylko swoje sugestie przedstawił. No Panie Przewodniczący, no bądźmy realistami. Przedstawił mi swoje sugestie, ja Państwu się odniosłem do tego. Uchwała, która jest przygotowana, obejmuje czynności naprawczej. Państwo albo podejmujecie na tak, albo na nie. No to już na razie. No właśnie o to chodzi. No to z tego, powiedzmy, podejmujemy oczywiście. No to jak podejmować? Państwo możecie podjąć decyzję w przedmiocie głosowania nad projektem uchwały, który został Państwu przedstawiony. I głosujecie albo za przyjęciem tej ustawy, albo za przyjęciem. No to mówię cały czas. Chcę coś powiedzieć. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, nie może być takiej sytuacji, że to wójt będzie się upierał ciągle na swoim. I że rada się musi ciągle na swoim upierać, bo naprawić uchwałę musimy. Bo nie możemy wiecznie. Pani była na kolegium. Oczywiście, że byłam na kolegium. To jest ważne, żeby uchwałę naprawić. No tylko, i właśnie dlatego, tylko. Ale to nie wszyscy na. Niekiedy muszą powiedzieć, co było na kolegium. Przed podjęciem uchwały. Na kolegium uchwały. Dwie uchwały, tą, nie pamiętam już dat. Wrześniową i październikową. Ale również wskazywało na to, że Pan Wójt powinien nam dokładnie uzasadniać na piśmie wszystkie przesunięcia, które czynią, tego nie robi, niestety. To jest uzasadnienie. Niech Pan Wójt nam nie uzasadnił. Ale dlaczego? To jest uzasadnienie. Proszę mnie nie przekrzykiwać, bo ja Panu nie przerywam.
Wiesława Piotrowska czytała uzasadnienie. No i pani Wiesława Piotrowska mówi po polsku, no. Proszę się nie denerwować. Panie Wójcie, na początku pana zapytam. Brakło na wynagrodzenie. Dlaczego brakło na wynagrodzenie? Bo jest napisane. Temu w bibliotece brakło, bo oni se podjęły taką uchwałę, przyjdzie koniec dołożą. Nie zastosowanie się do uchwały budżetowej. Tutaj brakło, na co nie wiemy, na wynagrodzenia ogólnie. Na co brakło? Podwyżki, musiał ktoś podwyżki dostać. Jeżeli etatów ma pan tyle i tyle, dlaczego te podwyżki były? Czy są uzasadnione, czy nie? Panie wójcie, o to będziemy jeszcze do projektu budżetu pytać. Proszę pana, jaki pan budżet ma do, w stosunku do 2015 roku, a 2016? To ja panu będę zadawał pytanie. Wiemy. W 2015 miał pan odprawy i karę zapłacenia odszkodowania byłemu sekretarzowi. W tym roku pan tego nie miał i panu brakło pieniędzy. Proszę państwa, nie brakło pieniędzy. Przecież na wynagrodzenia były, propozycji mojej było więcej. Państwo to ścięliście. Jest dokładnie ta kwota, do której państwo ścięliście. Tylko jest kwestia zmian na paragrafach, bo było zupełnie inaczej. Było na samorządowym paragrafie, było na rządowym paragrafie. Tam się kwoty w ogóle nie zmieniają. My krążymy w tych samych kwotach. Do tej kwoty, do której państwo ścięliście, no żeby było jasne. Nie ma czegoś takiego jak wzrost na wynagrodzenia. Państwo ścięliście i do tej kwoty jest wszystko, że tak powiem, zagospodarowane, tylko trzeba na paragrafach to uporządkować. Pan Andrzej, panie Kurcy, ja się z panem nie zgadzam, wie pan. No ale taka sprawa, to pan nam państwu opowiada, jak pan chce z drogi Lesna wziąć pieniądze na wynagrodzenia do weteranów. Panie wójcie, to są te pieniądze, które zabezpieczone, były pieniądze zabezpieczone na wynagrodzenia do referatu, na tych osób. Jak pan nam przyjmował, niech pan ze swoich pieniędzy to płaci, a nie dlaczego. A po drugie, na czym jest 15, jak pan sam zarząd, będzie chodził. Dziękuję. Myślę, że bardzo słuszna przyjęta tutaj decyzja. Proszę bardzo. Ja chciałam panią skarbnika, czy zastępującą panią skarbnik, panią Piotrowską zapytać. Bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Ten projekt uchwały, zmiany w uchwale budżetowej był konsultowany z RIO. Tak? Oczywiście. I on porządkuje już jak gdyby w przód te dwie uchwały, które się wrócą. Tak. On wszystko nad którymi będziemy musieli procedować. On już porządkuje właśnie. To jest, no ja nie wiem, o czym będziemy mówimy. No. No to no, odrzucimy dzisiaj i co dalej? Będziemy mieli trzy uchwały do poprawienia. Nie, już nie będzie szansy. To co się stanie wtedy? Bo rada jest nieskuteczna, dlatego wójt ma prawo wyłączne. Rada albo przyjmuje, albo odrzuca. Nie może nie. No właśnie, rada skupiła się na odrzucaniu. Rada odrzuca od roku wszystko. I w związku z tym, dlatego wójt ma to prawo, tylko projekty w tym kształcie wójt ma. I jeśli RIO to potwierdziło, że jest to wszystko zgodnie, żeście z nich pieniędzy nie zabrali, tylko przesuwamy w ramach paragrafu. Ja to przesuwanie, nie zabieram. Ale proszę państwa, możemy przyjąć lub powiedzmy odrzucić. To są dwie możliwości pod tym kątem. Po prostu. Tylko ja nie rozumiem jednej rzeczy. Jak mamy odrzucić, jak mamy nie głosować? Proszę państwa, czy możemy przestać się obrażać? Państwo podejmujecie decyzję, jestem za, bo jestem przeciw. No przestajmy się obrażać. Od roku się obrażamy, śmiesznie to wygląda. A może tak najwyższy czas, żeby wziąć się wreszcie pogodzić i robić tak, albo głosuję za, albo przeciw, bez tego jakiegoś takiego obrażania. No oczywiście, tak no, robimy. Wójcie, się nie bądźmy kulturalni. No ale panie wójcie, jak pan tutaj mówił do pana radnego o śmiesie Jędrzejczaka, o jego insynuację. Człowiek, który jest przekonany, jeżeli nawet nie słusznie, to też obowiązuje kultura, powiedzmy, w jakiś sposób kulturalny odpowiedni. Pan chciał zabrać głos, panie wiceprzewodniczący? Panie przewodniczący, może ja pan ostatni, bo może by pan się dostosował wreszcie do statutu, jaki obowiązuje tutaj, bo ja już po raz drugi proszę o głos na jakiś czas. Nie zauważyłem, panie. Państwo patrzycie, ale może ja jestem tu w ogóle niepotrzebny, żebym tam przychodził. Ale się zwrócę do odpowiednich instytucji i po prostu doniosę o tym. I bardzo proszę. Porządek. Donosicieli bardzo cenimy po prostu. Niech pan,
Pan powinien widzieć, że radny chce zabrać głos i powinien pan udzielić albo nie. Niech pan nie podnosi tutaj po prostu, wie. Proszę pana, ja proszę o głos i pana, pańskim obowiązkiem jest... Udzielę panu, nie ulega wątpliwości. Jeżeli pan sobie wybiera... Jeżeli nie zauważyłem, to przepraszam. Siedzicie państwo we trójkę i nie zauważacie niczego. Te impertynencje to niech pan zachowa dla siebie, proszę pana, po prostu, wie pan, bo ja sobie nie pozwolę. Proszę pana, ja proszę o głos i bardzo proszę tylko udzielać. Proszę bardzo. Dziękuję, w tym momencie nie. Panowie, tu jest sala narad rady. Nie róbmy teatru. Nie róbmy teatru, panie Zbyszku. Ja teatru nie robię, bo na nie zostało mi udzielony głos. Nie rób teatru. Na jak pan głos, to pan nie chce. Jak nie chce? Spokojnie, cichutko. Panie przewodniczący, pan tutaj kolega nie ruszy. Co tu jest za nosicielem? No to narad dwóch doniósł. Ja się pytam, kto na nas dwóch doniósł? Ja. Dziękuję. No właśnie, to ja. A ja nie insynuuję, że wtedy się na nas doniósł. Ale wydaje się, że ale Zbyszek wywołał. Szanowni państwo, proszę, ja przewodniczący nie widzi, że radny chce zabrać głos i nie udziela mu głosu, no to ja muszę gdzieś się po prostu spytać, jak to ma być. Oczywiście, siedzi im tam przed, nie. Szanowni państwo, ale ja przed chwilą prosiłem o taki spokój, o pogodzenie się. Pan mówi na pana. Na mnie radni napisali, na prokuraturę, nikt mnie nie przeprosił, zostało postępowanie umorzone. Czy któryś z państwa powiedział przynajmniej jedno słowo? Wójt, przepraszam cię, pomyliłem się. Nie, nikt z państwa tego nie powiedział. Zostałem pomawiany w gazetach, niektórzy radni się wypowiadali, jak to jestem przestępcą i kryminalistą, a nawet postępowanie nie zostało wszczęte. Proszę państwa, nie miejmy do siebie już pretensji. Zróbmy pewien zwrot i zacznijmy postępować normalnie, racjonalnie. To, że nie jestem drugi radny, to nie znaczy, że po prostu się nie liczę tutaj. No panie przewodniczący. Ja przepraszam bardzo, ale wie pan, że myślę, że chyba pan już powiedział, co miał pan do powiedzenia. Proszę powiedzieć, no nie wiem, czy mamy my się obrazić, jak pan nas nazwał kamienia upanego, to jak ta rada wygląda? No bo tak, przestańmy się obrażać i wreszcie zacznijmy działać. I nie pan się nie obraża, tylko ja się nie obrażam. Ja proszę o 5 minut przerwy, żeby uspokoić tę atmosferę, bo rzeczywiście. Jeszcze proszę. Pan pierwszy, proszę. Ja jeszcze raz, drodzy radni, jeszcze raz chciałabym zaapelować, żeby dzisiaj przyjąć te zmiany. Podkreślam, zmniejszamy wydatki, zmniejszamy, nie zwiększamy, więc niczym to budżetowi nie grozi. A niech nada bieg w sprawie pani dyrektor, bo ona powiedziała, że nie zamówi pieca, dopóki nie będzie miała pieniędzy na koncie. I ja się jej nie dziwię, ponieważ to zaliczka, którą musi wpłacić, to nie wynosi 50 czy 100 zł, żeby to miała z własnych pieniędzy. Ona musi mieć pieniądze na koncie, żeby nadać bieg w sprawie. A na razie jest ciepła, mówię, nie wiadomo, ile będzie. Niech się zrobi mi... Do 50 tysięcy. I damy na piec. Ja proszę państwa, w tej sprawie mogłabym jeszcze zabrać głos. Proszę. Jeśli chodzi o zakup pieca, mamy środki na zarządzanie kryzysowym, tak pani wie słowo? Tak. Możemy te 40 tysięcy na piec przeznaczyć, ja nie wiem. Dobra, brawo. Ale nie jest kryzys. Jak nie jest kryzys? To jest nasza sytuacja. Ale pani przewodnicząca, no w Krakowie analogiczna sytuacja rok temu, czy rok i trochę, tak? Tam wydał pan Jagielski 100 tysięcy złotych. Ale tutaj dyrektorka się już zorientowała, że potrzeba tam bez paru groszy 60, wydał 50, teraz 140, 20, dajcie i ognisko na pani Wójtko. Szanowni państwo, panie przewodniczący, stawiam wniosek, żebyśmy przeprowadzili głosowanie imienne. Dokładnie. Dziękuję. Przegłosować trzeba ten pasek. Ale dobrze, odnośnie czego głosowaliśmy? Proszę? Tej budżetowej uchwały, tych zmian w budżecie. No rząd za przerwę 5 minut, jego przerwę po prostu będzie głosowanie. 15 minut temu ma przerwę. To nie szkodzi. Dziękuję.
apelujemy po prostu do wniosku pana radnego Sobczyńskiego po prostu o znacznie imiennego głosowania. Kto z państwa jest powiedzmy za tym, żeby odrzucić wniosek po prostu odnośnie głosowania? Nie, panie. Nie, 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 ustalone to jest powiedzmy za przyjęciem powiedzmy imiennego głosowania. Dziękuję, policzymy, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Panie przewodniczący, widzimy, że od razu to było chwał ustalone w pokoju numer 1. Proszę policzyć, panie radny. No dlaczego wy się boicie? Dlaczego nie chcecie? Nie chcecie, nie chcecie. Pan radny Kamil. Proszę państwa, ja nie wiem, czy to jest potrzebne, czy nie. Po prostu tutaj obsłudzę naszej niewierze. Ja wprowadzam ten wniosek, co mówiłem o tych zmianach, na które Rada wyrazi zgodę, bo jeżeli to oprze się o RIO, to żeby była jakaś podkładka, co Rada po prostu chciała zmienić, a co nie. Żeby po prostu jak jechać, przedstawić sprawę, jak tu przedstawiamy, tak i tak. A nie jedną stronę, że chcemy przepchnąć wynagrodzenia ze świadczeniami, które należy przyjąć, naszym zdaniem. I powtarzam jeszcze raz. Proponuję zmiany w budżecie takie jak 1000 zł do OSP Bolucice, 30 tysięcy do stypendiów, do uczniów, 95 tysięcy firmie zapłacić, która odzyskała VAT, tam władze nie wiem, jak to się nazywa, kocioł do szkoły, do Sobótki, 50 czy 60 tysięcy w miarę potrzeb i odprawa pani z oddziału przedszkolnego 16 tysięcy. Ja proponuję takie zmiany w budżecie i przyjęcie VAT-u, tego co się nie mówi, na spłatę kredytów na tego, a nie zabieranie z inwestycji na wynagrodzenie. I składam ten wniosek, proszę o przygotowanie, przegłosowanie. Czy to jest potrzebne, czy nie? Nie wiem. Dziękuję bardzo, przystępujemy do głosowania. Co z państwa... Ale proszę, przepraszam bardzo. Kto z państwa radnych jest za wnioskiem po prostu przedstawionym przez chwileczką przez pana radnego Pawina? Proszę o podniesienie ręki do góry. Proszę policzyć dokładnie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? 5. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. 3. 9 za. Chciałbym wyjaśnić, co to było. Co to było właśnie? No to przed chwilą prezentował pan. Czy to, nie wiem, czy to był wniosek formalny? A czy pan to zrobi, czy nie, to należy do pana. Czyli ja panie mecenasie, a po to, czy proszę pana, to na temat jeszcze wrócimy. Proszę to się pana rozdobył. Który nie przeszedł, ale chcę tutaj stwierdzić, kto głosował za po prostu za przyjęciem projektu przygotowanego przez pana wójta. Nie, pan, nie było tak, nie głosowało, panie radny. Nie było głosowania na projektem uchwały. No, bądźcie państwo realni, nie głosowaliście państwo na projektem uchwały. Pan Pawin zgłosił swój wniosek, państwo przegłosowaliście ten wniosek do wójta. Ja to tak rozumiem. Natomiast projektu uchwały, rozumiem, pan przewodniczący teraz będzie głosował projekt uchwały. No, tak to rozumiem. Przepraszam, o tym bałaganie do rządu. Nie wiadomo, przystępujemy wobec tego po prostu do przegłosowania projektu uchwały. Kto z państwa jest powiedzmy za przyjęciem projektu uchwały? No przeczytała pani przecież przesunięcia budżetu. Zmiany uchwały. Zmiany, którą mamy w przedsobie.
którą dostaliśmy do domu. Ja dzisiaj coś przeczytałam. Tak, to pan przeczytał. Ale to pan musi odczytać. To przecież rady muszą wiedzieć, na czym będą głosować. To przecież pani przeczytał. Ale to nie ma znaczenia, no pan poddaje projekt do głosowania, to pan musi zapoznać wszystkich. Ale to jest pana projekt. Tak. No, dobrze, no, przewodniczący prowadzi obrady, no pan przecież nie róbcie. Ale przepraszam bardzo, była powiedz wyczytana przez panią, był projekt uchwały? Bo jest jedna strona. No to niech przeczyta, ale przecież czytała przed chwilą. No to to mnie tą stronę. Bo się radni pokupili, już nie wiedzą nad czym w tej chwili. No ale czytała przecież powiedzmy, że nie. Co my robimy? Ma przeczytać? Tak. Proszę bardzo, niech pani przeczyta jeszcze raz. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Graków na rok 2016. Rada gminy Graków uchwała co następuje. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 611 311,25 zł i zastępuje się kwotą 22 141 169,61 zł. Dochody bieżące zwiększa się o 611 311,25 zł i zastępuje się kwotą 21 360 675,89 zł. Dochody majątkowe stanowią kwotę 780 493,72 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 1. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 8 217 zł i zastępuje się kwotą 22 614 686,57 zł. W tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 204 083 zł i zastępuje się kwotą 21 795 086,57 zł. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 212 300 zł i zastępuje się kwotą 819 600 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016 zmienia się i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a. Paragraf 2. Ustala się proponowany deficyt w kwocie 473 516,96 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków. Paragraf 3. Zmniejsza się przychody budżetu o łączną kwotę 619 528,21 zł. A przychody pochodzące z wolnych środków o kwotę 134 369,11 zł. Przychody z wolnych środków po zmianach wynoszą 775 677,88 zł. B. Przychody z kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 485 159,14 zł. Przychody z kredytów wynoszą wtedy 0 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 4. Zmienia się załącznik zadań inwestycyjnych i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 5. W uchwale nr 28/137/2016 Rady Gminy Graków 30 czerwca 2016 roku skreśla się paragraf 4. A paragraf 4 to mówi, że... Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 650 000 zł. No i paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się Witowi Gminy Graków. Paragraf 1. Uchwała powierzy podjęcia i podlega ogłoszeniu. Nie. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały. Proszę bardzo. Panie Wójcie, chciałbym jeszcze raz prosić Radę może o przegłosowanie to imiennie
To jest bardzo ważna uchwała, jest to uchwała naprawcza też, konsultowana z RIO, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważna rzecz. Tym bardziej, że już dwie uchwały zostały odrzucone. Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest, powiedzmy, za przyjęciem, oczywiście, żeby głosować imiennie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest? Tak. Jedna osoba? Jedna. Jaki wynik jest? No, wynika, że było na mnie głosowanie imienne. 7 za, 6 oczywiście przeciw. 7 przeciw, to oczywiście. Jak? Co? Jak 7 przeciw, jak jedna osoba się wstrzymała? Ja chyba, jak tu się jedna osoba była za, a druga osoba się wstrzymała. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pani Anio mówi, że 7 było za, no to... No, 7 było za. 6, dobrze, czyli jeszcze raz przystępuję do głosowania. Reasumpcję zróbmy. Do głosowania. To jest po prostu, oczywiście, po prostu za głosowaniem imiennym. Proszę o podniesienie ręki do góry. 1, 2, 5, 3, 4, 5, 6. 6. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? 7. 7. No. Dziękuję bardzo. To się wstrzymał? Tak, dziękuję bardzo. Czyli nie mam głosowania. Proszę? Wniosek nie przeszedł. Nie, no nie. Nie przeszedł. Czyli głosuję jeden na jeden. Za, 7 przeciw. Czyli teraz pan poddaje formalne głosowanie. Dobrze. Czyli głosujemy? Projekt uchwały. Projekt uchwały. Głosowanie ja. Tak. Kto jest za, oczywiście, projektem uchwały po prostu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Za. 4, 5. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Siedem? Policzone? Podnieście Państwo przeciwną do dużej ręki. Osiem. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Proszę bardzo. Jedna osoba się wstrzymała. Tak, 5 za, 8 przeciw, 1 wstrzymujący, uchwała nie przeszła. Nie przeszła. Przechodzimy do... Panie Przewodniczący, pytanie jest. Tak, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja to też wnioskodawca i tutaj kolega tego, żeby to głosowanie odbyło się imienne, więc chciałbym jeszcze raz stwierdzić, kto jak głosował. Pani Janu, proszę o taką uwagę. Więc za przyjęciem uchwały głosował radny Sobczyński, radny Sobiński, radny Pawłowski, radny Dorosiński i pani radna Matusiak. Przeciw, wstrzymała się pani radna Berkowska. Przeciwni byli pan radny Henryk Pawlik, pan Grobelny, pan Wawrzyniak, pan Pijewski, pan Jędrzejczak i pan Czesław Krawczyk, pan wiceprzewodniczący Drozdowski. Dziękuję. Jeszcze pan. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie radny. Panie radco, ja chciałam się pana zapytać, czy to jest zgodne z prawem? Ja z tym mogę nie żyć. No ale pana nie pójdę. Jak nie? No pana tam nie wymienił. Jak to tak powiedzieć, żeby przeciwny? A co to koncert? Proszę cię, to nie są zaszumaną odpowiada. Protokół ma odzwierciedlać przebieg sesji. Każdy z Państwa, robił to zresztą wielokrotnie, ma prawo do składania oświadczeń. Więc to ja traktuję, tak jak pan radny przed chwilą powiedział, jest oświadczenie. No. To nie, to, żeby nie było wątpliwości. Potwierdzenie, jak kto głosował, byłoby tak naprawdę wyłącznie głosowanie imienne. A to, co pan zrobił pan radny, jest tylko jego oświadczeniem
I nic się więcej. Mogę? Tak, bardzo proszę. No to dobrze, że pan tak przypomina, proszę pana, bo o ile na wiosnę bodajże pytałem się pana wójta o to, czy jest właśnie spółki wodnej, czy jest jakaś umowa, więc było powiedziane, pan wójt powiedział nie, nie ma żadnej umowy. Pan, zadałem panu pytanie, potwierdził pan odpowiedź, że na pewno nie było. Tak? Nie pamiętam, ale ja tam. No to jest moja pewność, jeżeli o tym mówimy teraz. Więc, ale to było przekłamanie chyba, nie? Tak, nie. A co było? Nie. To pan nie widział tej umowy? Proszę sobie wyobrazić. Aha, nie widziałem. A pan wójt też nie widział tej umowy, jak później za jakiś czas była przedstawiona? Szanowny panie radny, no nie było żadnej umowy ze spółką. To znaczy z tym, mówiłem o tym, czy pani prezes miała jakąś umowę odnośnie maszyn. Powiedział pan, że nie była. Ale jak ja potrafię panu teraz powiedzieć, bo nie przypominam sobie. Pan nie jest przekonany. No państwa. Przepraszam, sesja się zakończyła, czy mamy jakąś rozmowę teraz? Czy po prostu. Było pytanie, oczywiście pana wiceprzewodniczącego pyta, proszę pana. No ja powiedziałem wyraźnie, nie było żadnej umowy ze spółką wodną. Pani chciała dobra. Nie mówię ze spółką proszę. Wodną, chwileczkę, nie, ja pytałem się. Nie, ale przejęzyczyłem się po prostu. Przejęzyczyłem się, no. Ale pan potwierdził kłamstwo. Kiedy? No jak nie? No przecież jeżeli jest to jest spółką wodną, nie ma umowy. No przecież... Nie. Można otworzyć tutaj z tego. Przechodzimy do punktu następnego, trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Grabów na lata 2016-2029. Bardzo proszę panią inspektor Piotrowską o przedłożenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Grabów na lata 2016-2029. Uchwała w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Grabów na lata 2016-2029. Paragraf pierwszy. Proponuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Grabów na lata 2016-2029, co stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. I muszę nadmienić, że dzisiaj rozdałam załączniki po zmianie, bo się okazało, że nie były uwzględnione, co tam ja powiedziałam, a pan z Regionalnej Izby dopatrzył, że nie było obligacji uwzględnionych i w punktach, trzech punktach na stronie pierwszej, na stronie czwartej i piątej są zmiany. Można sobie porównać po zmianach tam, gdzie nie było bez obligacji, czyli tą pierwszą wersję z drugą. To jest na stronie pierwszej, czwartej i piątej są zmiany, ale to tylko trzech punktach. Na rok 2027 to są odległe już lata, odległe. 2027, 2028 i 2029. W tych latach są zmiany. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2, odniesienia wprowadzonych zmian zawarto w załączniku nr 3, w tym wykonaniu uchwały przepraszam za Wysoką Gminy Grabów, uchwała w formie dziecięcym podjęcia podlega ogłoszenia. I tak, załącznik nr 3 do uchwały Gminy Grabów, czyli objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grabów. Dokonuje się uaktualnienia dochodów i wydatków zgodnie z budżetem gminy Grabów na rok 2016. I tam jeszcze proszę dopisać, że dochody ogółem, bo zostało z nami pominięte, dochody ogółem budżetu gminy ulegają zwiększeniu i stanowią 22 141 169,61 zł. W tym dochody bieżące budżetu gminy ulegają zwiększeniu i stanowią potem 21 360 375 zł 89 groszy. Dochody majątkowe stanowią kwotę 780 493 zł 72 grosze.
Wydatki ogółem budżetu gminy ulegają zmniejszeniu i stanowią kwotę 22 614 686 zł 57 groszy. W tym wydatki bieżące budżetu gminy ulegają zwiększeniu i stanowią kwotę 21 795 086 zł 57 groszy. Wydatki majątkowe budżetu gminy zmniejsza się i stanowią kwotę 819 600 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w artykule 233 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochodów bez uwzględnienia zobowiązań w związku z utworzonego przez JST bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok wynosi w 2016 roku 1,91%, jak również po uwzględnieniu zobowiązań w związku z utworzonego przez JST wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodu budżetu ustalony dla danego roku i wynosi, tam mieliście 0,82%, a teraz po nowemu jest 0,54% według tego załącznika, który dzisiaj przedłożyłam. To jest ten procent się troszkę zmniejszy, bo jest 0,54%. Przychody budżetu gminy Grabów w 2016 roku ustala się z wolnych środków w kwocie 775 677 zł 88 groszy. Zrezygnowano z zaciągania nowych kredytów. Rozchody budżetu gminy na 2016 rok wynoszą 302 160 zł 52 groszy. Dotyczą spłaty rat pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych. Spłata kredytów pożyczek gminy rozchody w 2016 roku z tytułu spłaty pożyczki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 72 160 zł 72 groszy. To znaczy, tak, przebudowa wodociągu Grabowy, pierwszy etap 14 296 zł. Termomodernizacja budynku urzędu gminy 6718 12 groszy. Budowa stacji wodociągowej, budowa rurociągu dłużonego oraz wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Grabów 27 546 zł 80 groszy. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej 23 600. Teraz kredyt. Spłata kredytu zaciągniętych PKW na kredyty ogólne na 230 tysięcy. Spłata kredytu zaciągniętego PKW na finansowanie deficytu budżetowego w roku 2012 140 tysięcy. Spłata kredytu zaciągniętego w PKO Łodzi na finansowanie deficytu budżetu w roku 2014 90 tysięcy. To załączniki naszej Polsce Państwu. Opinie numer 1 i numer 2. Wykaz przedsięwzięć. To jest załącznik numer 1. Wykaz przedsięwzięć do wieloletnich prognozy. To są tabelki. Nie będę przecież dotykać tych kwot. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem przed chwilą przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę. 5 za, 7 przeciw, 2 wstrzymujące. Czyli uchwała przeszła. Tak, twierdzam, że uchwała przed chwilą przedstawiona nie przeszła. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017. Proszę Panią Wiceprzewodniczącą o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Chciałabym nadmienić, że uchwała, czy chciało przygotowanie uchwały przez Pana Mecenasa.
mam nadzieję, że te wszystkie załączniki się zgadzają. Panie mecenasie? Czy pani przewodnicząca? Czy ja prosiłam o uchwałę, bo na poprzedniej sesji tamta została odrzucona i prosiłam o uchwałę, która będzie zawierała takie stawki, jakie były w ubiegłym roku. I rozumiem, że... Dyskutowaliśmy na temat wyłącznie załączników, bo treść uchwały oprócz zmian podstaw prawnych jest dokładnie, tam się zmieniły nie ustaw, trochę przepisy, ale to jest treściowo jest identyczna. Załączniki są... Załączniki są przygotowane w oparciu o treść załączników uchwały z listopada 15 roku z uwzględnieniem zmian wynikających z obliczenia, które jest tam podane w ustawie. Także jest, te wysokości są zgodne z tym obwieszczeniem. Tam nie było różnic, także tutaj problemu nie ma. Czyli pana zdania mam ale zgodna z prawem. Proszę państwa, możecie sprawdzić. Państwo mi dostaliście. No, nie, ale też wiemy, no po prostu. Panie mecenasie, chciałabym usłyszeć tę odpowiedź. Czy ja tą uchwałę zaopiniowałem pozytywnie, więc nie wiem, pani chce coś zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani. W sprawie uchwała Rady Gminy z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 10 ustępu 1 i ustępu 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz obwieszczenia ministra finansów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku oraz obwieszczenia ministra rozwoju i finansów z dnia 7 października 2016 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku. Rada Gminy Grabów uchwala, co następuje. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Grabów. Od samochodów ciężarowych, o których mowa w artykule 8 punkcie 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej, a powyżej 3,5 do 5,5 tony 200 zł, b powyżej 5,5 tony do 9 ton 250 zł, c powyżej 9, poniżej 12 ton 300 zł. Od samochodów ciężarowych, o których mowa w artykule 8 punkcie 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do mniejszej uchwały. Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w artykule 8 punkcie 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 850 zł. Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w artykule 8 punkcie 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzajów zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Od przyczep i naczep, o których mowa w artykule 8 punkcie 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i powyżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 500 zł. Od przyczep i naczep, o których mowa w artykule 8 punkcie 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów oraz rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, o których mowa w artykule 8 punkcie 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc
do siedzenia mniejszej niż 22 miejsca 750 zł, równej lub większej niż 22 miejsca 1200 zł. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Grabów. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała numer 18/97/15 Rady Gminy Grabów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. Dziękuję bardzo, panie wiceprzewodniczący, za przedstawienie projektu uchwały. Pan mecenas przed chwilą tutaj był uprzejmy powiedzieć, że ona jest identyczna z uchwałą w ubiegłym roku, po prostu z listopada 15 roku. Także nie mamy tutaj nad czym dyskutować. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem oczywiście proponowanej przez chwilę projektu uchwały przedstawione, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przy 9 za, 5 głosach wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu następnego, 5, zamknięcie obrad sesji. Stwierdzam, że porządek obrad 36 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy został wyczerpany. Dziękuję bardzo za udział w obradach.